i włączamy się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku nasi podopieczni przygotowali anioły i ozdoby z gipsu ceramicznego. Chcemy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, chcemy pomóc i panowie bardzo się angażują w to. Panowie odlewają z form, czyszczą, kolorystyka jest dobierana odpowiednia. Później na koniec zostaje wszystko wyczyszczone, udekorowane. No i jest taki aniołek gotowy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No, u nas w domu brata Alberta działa dość intensywnie koło plastyczne i głównym jego zainteresowaniem są różne ozdoby okolicznościowe, a w tym okresie akuratnie przygotowywaliśmy przez ostatni okres figurki, które będą sprzedawane, a fundusz z tych figurek będzie przeznaczony na cele charytatywne, a konkretnie chodzi nam o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Oczywiście już prawie miesiąc czasu przygotowujemy odpowiednie figurki. Robimy dlatego z własnego serca, z własnego rozsądku, ponieważ my też otrzymujemy różne pomoce charytatywne, tak chcemy w jakimś stopniu odwzajemnić się tą akcją naszą. Uważam to za po prostu za dobry i pożyteczny cel. My mamy tutaj zajęcie, no a nasze wyroby dobrze, że cieszą oko i mają zbyt. Dzięki naszej Ani. Ona nam zaszczepiła tego bakcyla. No i tak jakoś sobie dajemy z tym radę. Krzyknie hasło na odpowiednią okoliczność, czy to święta Bożego Narodzenia, czy Wielkanoc. No i wtedy się mobilizujemy i działamy. No mi się wydaje, że dla dobra wszystkich. Potrzebne takie akcje są. Raz, że mamy rozrywkę, a po drugie ktoś inny jeszcze z tego skorzysta, z tych naszych wyrobów. I nas to cieszy, no i kogoś cieszy.